zaproszenie. Chciałabym w ogóle wam powiedzieć, że od ostatniej modlitwy w niedzielę, chyba to było, co Michał się modlił, zostałam uwolniona. I to tak konkretnie. W ogóle wszystko spadło ze mnie. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nie wiedziałam, dlaczego jakby nie mogę się przebić w tej relacji z Bogiem, bo próbowałam, ale wiecie, coś tak jakby coś blokowało, nie? I Michał się pomodlił o mnie, żeby duchy fałszywego poddania tu nie wyszły. I powiem wam, że wyszły. Po prostu. Wiecie, ja po prostu jakby z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani, nie? Ja byłam ukrzyżowana, już się zdecydowałam, tylko ja po prostu nie chciałam tam umrzeć na tym krzyżu. Po prostu, wiecie, gdzieś tam blokowałam się, gdzieś tam się bałam puścić wszystko, co mam, nie? I zdecydowałam się, że oddaję wszystko. I powiem wam, że przyszła na to taka moc i taka odwaga, że wyszłam z cienia i już się nie boję. Nie boję się, co ludzie o mnie pomyślą. I naprawdę zaczęłam po prostu uderzać w rzeczy, których się bałam. Zaczęłam udostępniać rzeczy, które mam w sercu. I bałam się, że moi starzy znajomi zobaczą. Że może, nie wiem, ktoś się ze mnie będzie śmiał, nie wiem, tam ludzie z gimnazjum, jakieś śmieszki, heheszki. Ale w ogóle powiem wam szczerze, że ja w ogóle już się nie boję, już mi to nie obchodzi, dlatego że ja umarłam za tego świata. Amen.